Hej, cześć, mam nadzieję, że masz się doskonale i z tego powodu chciałbym zaprosić Cię na szkolenie. Jeśli interesujesz się rozwojem, a dokładnie tematyką powrotu do sportu po kontuzjach, jak zbudować również skuteczne i sprawdzone plany treningowe, to mam dla Ciebie świetną informację. Już w ten weekend, a konkretnie w sobotę o godzinie 9:00 poprowadzę przy pysznej kawusi wyjątkowe szkolenie o konflikcie podbarkowym, czyli powiem Ci, jak skutecznie zadbać o swoje barki, byś nie żył wiecznie w kontuzji, a wrócił do sportu i bez problemu uprawiał każdy sport, jaki chcesz. Ogólnie rzecz biorąc, tak na szybko, kontuzja SIS, czyli konflikt podbarkowy, jest jedną z najczęściej spotykanych dolegliwości kończyny górnej. Osoby ćwiczące, jak i nie, mają problemy z barkiem. A wiesz, ile ich takich jest osób? Aż 67% populacji ogólnej. Czemu razem z Reps Polska robimy takie szkolenie? Ponieważ chcemy Cię wspierać w powrocie do sportu, a sam też miałem tą dolegliwość i zbudowałem sprawdzone matryce, które sukcesywnie stosuję u swoich klientów i wiem, co działa, co nie działa, co warto byłoby zrobić na podstawie nauki, bo to jest temat pop naukowy, wzięty stricte z badań naukowych. Podczas szkolenia poczyń również starania, by wyjaśnić, jaka jest kluczowa taka anatomia i biomechanika ruchu, jak wykonać diagnostykę, ale co najważniejsze, jakie testy, powiem Ci, które są skuteczne, a o których lepiej po prostu zapomnieć. Powiemy również o czynnikach ryzyka, jak wygląda przykładowa na przykład rehabilitacja, trening, czyli cały protokół return to sport, czyli co warto byłoby zrobić. Jeżeli Cię ta tematyka interesuje, to wejdź w link, który znajduje się tutaj poniżej, zarezerwuj swój bilet z kodem rabatowym, a zyskasz aż 70% zniżki na to szkolenie. Krótko mówiąc, 18, czyli w sobotę, widzimy się online na szkoleniu o godzinie 9:00. Skorzystaj z rabatu, wejdź w link. No i cóż, ściskam, Sherlock, do zobaczenia.